Jeżeli to się okaże trup, a nie to, co widziałem na zdjęciach, no to będzie pierwsze duże rozczarowanie. Dobra, bo ja jestem tutaj, słuchaj, cały w stresie. Wszystko, słuchajcie, jak coś pójdzie nie tak, to jest wszystko jego wina, nie moja. Musicie mi wybaczyć, ale wstęp będzie nieco przydługi, nawet może filozoficzny trochę, ale to tylko dlatego, że chciałbym Wam nakreślić całą koncepcję tego odcinka, a może nawet całej serii, bo mam nadzieję, że odcinków takich będzie znacznie więcej. No więc ze 3 miesiące temu, jakoś wiosną, zacząłem się zastanawiać nad kupnem takiego normalnego samochodu do użytkowania na co dzień. Nowego samochodu, zaznaczam. Oprócz Supry, którą teraz jadę, chciałbym po prostu mieć takie auto, którym będę poruszał się, przemieszczał z punktu A do punktu B. I nawet znalazłem takie auto. Już nawet miałem podpisywać umowę leasingową, ale pomyślałem sobie tak, kurde, zapowiadają koniec absolutny samochodów spalinowych. To jest raz. Dwa, mówimy często i wy piszecie w komentarzach, że prawdziwa motoryzacja się skończyła, że wszystkie silniki to albo turbo, albo downsizing, że znikają z oferty takie na przykład prawdziwe wolnosące V8 z nowych samochodów, to są w zasadzie teraz tylko dwa takie dostępne, czyli to jest Lexus LC, Lexus RCF i Ford Mustang, czyli trzy. A jednocześnie człowiek jak był mały, to marzył o tych V8. Jak miał te 15 czy 20 lat, to oglądał się za takimi samochodami, słuchał tego silniku, marzył o takim samochodzie. Więc sobie pomyślałem, kurde, zamiast kupować to nowe auto, to może zrealizować te swoje marzenia sprzed 20 lat. Bo kiedy będę je realizował? Ja mam teraz 40, za 10 lat będę miał 50 lat, w ogóle tych V8 będzie jeszcze mniej na rynku, pewnie już mniej mnie będą wtedy cieszyły, więc może to jest idealny moment. Zbiegło się to bardzo fajnie z tym, że poznałem fajnych ludzi z firmy Furmax, która sprowadza samochody ze Stanów Zjednoczonych. No a skąd wziąć V8 jak nie ze Stanów Zjednoczonych? No wiadomo, że najlepiej stamtąd, bo cały ten rynek z tego dokładnie słynie, z V8. No i doszło do tego, że 31 czerwca uścisnęliśmy sobie z Furmaxem i z Dawidem i z Radkiem ręce. Zadwarliśmy dżentelmeńską umowę, że razem spróbujemy coś fajnego zrobić. 1 maja znaleźliśmy, słuchajcie, na koparcie, czyli na aukcji, kilka fajnych samochodów, które nas interesują, właśnie takich V8. A 2 czerwca zostałem już właścicielem jednej z nich. To była totalnie szybka, spontaniczna akcja. Tylko że teraz jestem lekko zasrany, szczerze mówiąc. Bo wiecie, jak to jest na aukcjach? Kupujecie ten samochód tylko na podstawie zdjęć. Nikt go nie widział, wszyscy o nim tylko słyszeli i widzieli go na zdjęciach. Przypłynął jakieś 1,5 tygodnia do Bremenhaven, teraz w weekend, wczoraj czy przedwczoraj, przyjechał do Secymina, gdzie teraz jedziemy, żeby go obejrzeć. I jeżeli to się okaże trup, a nie to, co widziałem na zdjęciach, no to będzie pierwsze duże rozczarowanie. Ale robili i tak będziemy. Ale zesrany jestem, przyznaję, uczciwie i bez bicia. No to chwila prawdy, jesteśmy na miejscu. O panie, to kurde jest niezły przemysł. Auto za autem. Chodźmy. Dzień dobry, pana Dawida zastałem. Siemano, jasne. Siema. Cześć, cześć, dzień dobry. No gdzie ta moja fura? Nigdzie jej nie widzę. Jest już tutaj gotowa. Poskładaliśmy, tylko... Nie pokazuj jeszcze co, nie pokazuj jeszcze. O kurde, ale to jeszcze przemalować ją trzeba w takim razie. Dobra, bo ja jestem tutaj, słuchaj, cały w stresie, więc pokazuj. Tylko ja. Musisz jechać na drugi plac. Jak na drugi plac? Ale to 50 km stąd? Nie, jakieś 300 metrów. Nakombinują, jeździć człowiekowi każą, no. Wszystko, słuchajcie, jak coś pójdzie nie tak, to jest wszystko jego wina, nie moja. To ty taki samochód wybrałeś. Ale musisz jechać swoim autem, bo my nie mamy trzech miejsc. Oni mi tak dostarczali tutaj tą BMW, jak jeżdżą swoimi autami, to słabo to widzę. A to chyba to, tak mi się wydaje. No, nie wygląda na bardzo pognieciony z przodu. Czemu akurat to auto? Bo tak, niski przebieg, niecałe 70 tysięcy mil, tak? Dobrze tak, pamiętam? Mil. Czyli jakieś dokładnie. Tam 100 parę... 107 tysięcy kilometrów. Więc jak na auto, które jest z 2005 roku, no to ten przebieg naprawdę jest bardzo fajny. Podejrzewamy, że ktoś jeździł nim tylko tak naprawdę w słoneczne, fajne, ładne dni. Było to drugie, a może nawet trzecie auto w rodzinie. Po drugie, świetna historia samochodu, bo miało tylko dwóch właścicieli, z czego pierwszy to był chyba dealer w ogóle, tak? Tak, tak. Dopiero drugi właściciel był prywatny, jak dobrze pamiętam. Tak. I cały czas samochód serwisowany. Cały czas serwis. W przeszłości zobaczyliśmy, to jest zaletą Carfaxu, bo Dawid zawsze sprawdza Carfax tych samochodów. Musi być pełna historia samochodu, żeby wiedzieć, czy był serwisowany, czy ktoś wymieniał olej, czy nie, no bo w takich motorach no to niestety jest bardzo ważne. No. I do tego jeszcze, czy nie było jakiejś szkody wcześniej, bo jeżeli jest jakaś szkoda
w Stanach zarejestrowany jest udział policji, no to musi ona być wpisana do Carfaxu. No właśnie, w Carfaxie mamy absolutnie wszystko i to wszystko. Od 2005 roku. Każdy serwis, każdą zmianę właściciela, każde odnowienie rejestracji, czyli tak naprawdę przegląd techniczny to się u nas nazywa, jest tam absolutnie wszystko i wszystko można zweryfikować. A jak można się naciąć, jak się nie zweryfikuje tego, to Wam potem pokażemy na bazie pewnego samochodu, który nam się bardzo spodobał i chcieliśmy go licytować, ale jak Dawid przysłał mi Carfax, to zobaczycie, co tam się to była działo. Wielka mina. I to jest dokładnie przykład, na jaką minę można się natknąć, kupując w Stanach, ale to potem. To teraz zobaczyliście te zdjęcia, bo Wam mignęły, a teraz zobaczymy, ile to ma wspólnego te zdjęcia z tym, co przyjechało. Ja już jestem jakoś mniej zesrany, szczerze mówiąc. Przed Państwem BMW 650i w wersji Cabrio. Nie 645, tylko już ten nowocześniejszy motor 650i. Bardzo mi się szóstka zawsze podobała banglowska. O ile siódemka w ogóle, to ta szóstka mi się mega podobała, jeżeli chodzi o sylwetkę. A w dodatku tym samochodem jeździłem, jak zaczynałem swoją karierę dziennikarską. Autem z parku prasowego, dokładnie w wersji 50i, tylko w coupé. I było to pierwsze auto dziennikarskie, które uszkodziłem. Naprawdę. Z ręką na sercu się przyznaję, młodość, 20 parę lat, wypiąłem sobie ESP, pojechałem bokiem, krawężnik nagle wyskoczył mi. Zakręciło. Na drogę, uszkodziłem tylne koło i na pewno coś tam w zawieszeniu. No i co, jak Wam się podoba? Zakurzona i brudna. Taka dobra. Jak przyjechała. Widzieliście zdjęcia i teraz czas to zweryfikować trochę. Dostał samochód tutaj w przód, więc teoretycznie tej blacharki jest tutaj niewiele, tak na pierwszy rzut oka do roboty. Maska, zderzak razem z atrapami chłodnicy, dwie lampy, chociaż ta nie wiem, czy będzie do roboty. Będzie, bo jest porysowana. Druga też, definitywnie dwie lampy. Błotniki, no ten tutaj też jest do wymiany na pewno, to już możemy widzę. Możemy oderwać już od razu, właśnie, bo możemy... to była folia do zabezpieczenia. Właśnie, żeby nam taką folię? Żeby maska nam nie odfrunęła, bo teoretycznie zamyka się maska, zamek działa, aczkolwiek dla A kto to zabezpiecza? Zabezpieczają to nasi kierowcy w porcie. A, czyli samochód, poczekaj, bo samochód... Do transportu. Samochód z aukcji, tak, czy tam z ubezpieczalni, jedzie do waszego magazynu. Tak, i tam już na kierowca w Stanach porcie, zabezpiecza, tak? To jest po pierwsze. Później jest zabezpieczone do kontenera. No, jak już przypłynie do Bremerhaven i zostanie wyładowany, to jeszcze zabezpieczają nasi kierowcy, jak na przykład jest Cabrio, bo szyba na przykład może się nie domykać, bo auto nie ma prądu na przykład, no. Tak? Więc kierowcy zabezpieczają, żeby się po prostu woda nie nalała do środka. Okej. Okay. Czyli jest to przygotowane po prostu do transportu, tak? No bo nie będziemy spinać pasem maski, żeby nie uszkodzić czegoś więcej przy samochodzie. Jasne, ale wygląda tak, że nawet spryskiwacze ma całe. Tutaj nawet ma halogeny, które będzie można z powrotem odzyskać. O! O, już zepsułeś mi reflektor, który był dobry. Tak. A to tylko kawałek... Kawałek lampy tylko. No dobra, nie wygląda to źle z tej perspektywy, bo szczerze mówiąc nawet zaglądam, to tam widzę, że chłodnica jest cała. A na tym mi zależało. No, bo nawet bardzo. Bo to będzie też oznaczało, że podłużnice są w porządku. Natomiast defektem jest to na pewno, że mamy wystrzeloną jedną poduszkę powietrzną. I to też przyznajemy bez bicia. Tego byliśmy świadomi, bo zdjęcie z wnętrza było. Ale tylko kierowcy na tylko szczęście. Kierowcy. Nie trzeba rozbierać deski rozdzielczej, wymienia się wtedy tylko wkład i pirotechnikę, więc nie jest to dokładnie tak naprawdę. I to też w tej serii chcielibyśmy pokazać. Łapaj. Że to nie jest tak, że samochód kupujecie i ma na przykład wystrzeloną poduszkę i go całkowicie dyskwalifikujecie. Czasami lepiej jest wsadzić nowy wkład poduszki powietrznej, nową pirotechnikę zainstalować, niż na przykład naprawiać podłużnicę, a często zdarza się tak, że podłużnica jest uszkodzona, a poduszki nie są wystrzelone, bo na przykład pasażery kierowca nie mieli pasów zapiętych. Dokładnie nie? Tak. Więc dwojga złego ja wolę zdecydowanie, jak jest wystrzelona poduszka, bo to jest małe koszty są naprawy tego. Najważniejsze, żeby tam było wszystko z całą konstrukcją samochodu dobrze. Dobrze mówię? Bardzo dobrze. Później robisz sobie dokumentację i widać, że ty tą poduszkę wymieniłeś na nową lub ją zregenerowałeś. Bardziej, lepiej wymienić na nową. No fajna wersja. No powiem Wam, że tak, jestem zaskoczony,
bo skóra jest bardzo w porządku w tym samochodzie, w fajnym stanie, nie jest popękana, nie jest pomarszczona, no, nigdzie jest, nawet nie jest poprzecierana tak naprawdę. Widzę, że pękł szef jeden, ale to jest żaden problem, ale widzę, że to są te komfortowe fotele, czyli te, w których nawet ta ruchoma część jest górna, więc zajebiście. No i jeszcze jeden defekt, który mamy i który będziemy musieli usunąć poza poduszką i naprawą przodu, to są pałąki przeciwkapotażowe. Dobra, ale może spróbujemy go uruchomić. Będzie potrzebny do tego booster. A my zerkniemy tutaj. V8 wolno ssąca, o to mi chodziło. Ten samochód wychodził najpierw w wersji 545, która miała 333 konie, to taki silnik starszej generacji, a tutaj mamy silnik nowszej generacji, który nosił oznaczenie 650i. Mocniejszy, szybszy, bardziej dynamiczny, o ładniejszym brzmieniu. Pas przedni mamy w zasadzie troszkę tylko wgnieciony, ale to się pewnie wymieni, bo takie rzeczy powinno się wymieniać. Ty słuchaj, a czy on nie ma lamp już europejskich z tyłu? Był kiedyś taki film, Złote Dziecko. No. Ono miało bardzo dużo szczęścia, to dziecko. No, dorosło i się nazywa teraz Łukasz Wąg. Ale naprawdę, jak to możliwe, że on ma europejskie lampy z tyłu? Nie wszystkie samochody ze Stanów mają czerwone kierunkowskazy. Jest masa samochodów, które ma normalnie pomarańczowe kierunki. Bo u nich jest to uwarunkowane tak, że może być i pomarańczowy, i czerwony. Okej. Czy, a w Kanadzie są na przykład pomarańczowe? Przeważają, aczkolwiek czerwone też są. Bo on miał, jak patrzyłem w specyfikacji, właśnie pakiet kanadyjski, pakiet amerykański. To mogłoby świadczyć o tym, dlaczego właśnie ma pomarańczowe kierunkowskazy. I dwa kluczyki? Dwa kluczyki, co się bardzo... Ja pitole! No ale to też właśnie kwestia tego, że był jeden właściciel w zasadzie tego samochodu, nie? No to uwaga! O jest! Gada! Ale jak to gada od razu przy zapaleniu pięknie. 67 tysięcy mil dokładnie. Na szczęście pałąki i tak wystrzeliły w taki sposób, że nie wybiły dachu. Bo nie czasami uszkodził w niektórych dachu. Autach jest tak, że jak się otwiera pałąk w kabriolecie, tak, to wyrywa w ogóle dach, nie? Bardzo częstym przypadkiem jest BMW serii 4 w hardtopie. Nawet ma zmieniarkę. DVD też. Jeszcze dostaliśmy w gratisie kupon $5 na obiad. Ciekawsza rzecz jest z tyłu. To znaczy? Jeżeli sięgniesz ręką. Oryginalna apteczka BMW. Nie ukradli nigdzie? Rzadko się to zdarza. Żeby nie ukradli? Między ale innymi. Dywaniki wyjęli. Auto jest kompletne, to jest najważniejsze. To jest raz. Dwa, naprawdę jest w fajnym stanie, jeżeli chodzi o zadbanie wnętrza. No to wiadomo, że gdzieniegdzie już plastiki po tylu latach zeszły, że gdzieś tam jest jakaś ryska. Fajnie, że nie jest to takie drewno w tym samochodzie, jak zazwyczaj w Stanach, czyli jasne, tylko pasuje do charakteru auta, takie ciemniejsze. Super, że jest ta V8, która fajnie brzmi. Super, że nie jest uszkodzona, że auto odpala. No jest trochę do zrobienia, bo się parę kontrolek świeci, ale generalnie to powiem Ci, że jestem mile zaskoczony. Bo jeszcze nie podaliśmy ceny. To jest najlepsze w tym samochodzie. I komplet nawet dokumentów w teczce. Petarda. No więc słuchajcie, wylicytowaliśmy go pierwotnie za dolarów... 2050? Tak, pamiętam. 2050. Ale ubezpieczalnia się nie zgodziła, tylko zaproponowała inną cenę. 2800? Tak i zeszliśmy do 2,5. I 2,5 ostatecznie tysiąca dolców nas kosztował. Oczywiście nie mówimy tutaj o dodatkowych opłatach. Gdzieś tam może w którymś odcinku to policzymy. Natomiast 2,5 tysiąca dolarów to jest 10 tysięcy złotych. Te samochody z takim przebiegiem, to tak 70-80 tysięcy złotych to się zaczynają w tym momencie, na przykład na polskich portalach, nie? Albo w Niemczech, na mobile.de. A jak jest taki naprawdę fajny, zadbany, dopieszczony, niewielki przebieg, to potrafią już kosztować stówę. A tutaj 10 tysięcy złotych. I nie mają takich przebiegów. I nie mają takich przebiegów, dokładnie. Więc uważam, że to fajny, naprawdę zakup. Trzeba będzie popracować po prostu nad szczegółami, nad detalami, dopieścić go, posprawdzać tę elektrykę. Natomiast najważniejsze, że to uszkodzenie nie jest groźne. Nawet ma, kurde, widzę, że serwis miał jakiś robiony niedawno, bo tarcze są w dobrym stanie. Tak, w Carfaxie były zaznaczone hamulce na serwisie. Fajna, oryginalna felga. Fajna, oryginalna, 121. Taka typowa banglowska felga, nie? Delikatnie tutaj na obrzeżu troszkę porysowana, opona jeszcze całkiem zdrowa, no może nie na bokach, może rzeczywiście ten środek ma w porządku, ale opony to się pewnie wymieni. Kurde, dach nawet ma w zajebistym stanie, ona musiała być gdzieś tam garażowana jakoś. Nie no, w ogóle
nie mam uwag, naprawdę, super. Najważniejsze, że właśnie takie podzespoły są całe, że dach jest w porządku, że silnik odpala, że jeździ, że nie trzeba tutaj inwestować w pieniędzy, tylko można z niej laleczkę zrobić stosunkowo niewielkim kosztem. Te koszty, ile będzie koszt, ile naprawa nas wyniesie, w sensie mnie, no to też zobaczycie, bo nie będziemy tego ukrywali, tylko powiemy. Drugi odcinek będzie z tego, jak pojedziemy do warsztatu, rozbierzemy przód, zobaczymy, co tak naprawdę jest uszkodzone, jak sprawdzimy, co z tymi pałąkami, co z tymi szybami, jak należy z tym podziałać, ale to już nie ja będę się tym zajmował, tylko warsztat. A my teraz pokażemy Wam, jak można wtopić, kupując na własną rękę samochód w Stanach, nie sprawdzając go na przykładzie Mercedesa CL600. To teraz zobaczcie pierwotnie, jaki zakup planowaliśmy. To jest Mercedes CL i to 600, a nie 500, bo najpopularniejsze są 500-ki z 2013 roku. Piękna konfiguracja, poduchy wszystkie całe, śliczne fotele, no kolorystycznie mi się mega podobał. Takie ciemne drewno albo w ogóle takie piano, plus ten kolor taki brązowy, karmelowy. Z tyłu jak widać cały, z boku cały. Tutaj nie wyświetlają się żadne niepokojące informacje, bo, informacje poza tym, żeby kluczyk ze sobą zabrać. No z tyłu zobaczcie i to fotele designo. No był naprawdę przepiękny. W dodatku patrzę, on jeszcze te graty, których z przodu nie ma, to tak naprawdę ma. Jest chłodnica, chociaż ona widać, że jest trochę pomiętolona, więc powiedzmy do wymiany. Ale na przykład wiatrak chłodnicy, reflektory wyglądają na całe, nawet zderzak znośnie. Więc możliwe, że coś z tego dałoby się odzyskać. No to mówimy, kurde, podchodzimy do licytacji. Ale Dawid mówi, nie, nie podchodzimy, najpierw sprawdzimy samochód. No i Dawid odpisuje do mnie dosłownie po ilu? Po 10-15 minutach? Ile zajmuje Ci sprawdzenie Carfaxu? Myślę, że około 10 minut maksymalnie. 10 minut. Tak. Dostajesz papier i wszystko jest potwierdzone. I mamy już na początku. Branded titles. Buyback, Lemon, Flat, Junk, Not Actual Mileage, Rebuild, Salvage. Chyba już nie można było tu niczego dopisać. Tak już nie. 15 wpisów serwisowych, 3 właścicieli ostatnim razem w Kalifornii i 40 różnych detali tu wypisane. Co ciekawe, pierwszym właścicielem był producent, czyli sam Mercedes USA, bo dopiero pierwszy mileage, czyli przebieg przy 5000 nam się pojawia, tak? Został sprzedany na aukcji przy przebiegu 7500. I teraz uwaga, zaczynają się jaja, ponieważ mamy jeden serwis, mamy drugi serwis, mamy trzeci serwis, mamy czwarty serwis, mamy piąty serwis, szósty serwis, siódmy serwis, ósmy serwis. 8 serwisów przy przebiegu od 7 do 13 tysięcy. Czyli na 6 tysiącach mil miał 8 serwisów, średnio co jakieś 800 mil. I miał najczęściej check engine, electrical system checked, transmission checked, transmission checked. Nic nie było wymieniane, tylko jeździł do serwisu przez 8 razy w ciągu 6 tysięcy mil z różnymi usterkami. I tutaj pojawiło nam się manufacturer buyback or lemon reported. Co to znaczy? To znaczy, że Mercedes musiał odkupić samochód od właściciela, ponieważ był uszkodzony. Czyli rozumiem, że auto po prostu tyle razy jeździło do serwisu, nie byli w stanie stwierdzić, co mu dolega i usunąć usterki. Nie byli w stanie ustalić usterki dokładnie. A jeszcze taka ciekawostka, serwis w Mercedesie czy w jakiejś innej marce powinien być co około 10 tysięcy mil. Tak jest tam przyjęte. A tutaj 8 razy w ciągu 6 tysięcy mil. Dokładnie tak. To jest prawdopodobna przyczyna tego, że auto musiało zostać odkupione, czyli reason provided by a manufacturer, check engine light. Dokładnie. Cały czas było coś z silnikiem, cały czas świeciła się kontrolka silnika. Ale to nie koniec przygód, ponieważ po tym jak Mercedes odkupił to auto, bo miał obowiązek od właściciela, to znalazł się nowy właściciel, bo auto zostało podobnie sprzedane i dosłownie rok później, w 2017, total loss vehicle, czyli? Czyli ubezpieczalnia musiała skasować samochód przez szkodę powodziową. Czyli znowu trafił na aukcję po prostu, prawdopodobnie? Tak. Do ubezpieczalni, bo rozumiem flat ubezpieczalnia oceniła uszkodzenie, czyli było to powódź. W tym wypadku powódź, tak? Tak, dokładnie i ponownie później trafił do sprzedaży. Czyli mamy jasną informację, że był tu zalany. Tak, najciekawsze jest poniżej. Czyli? Czyli not actual mileage, flood damage, junk title, certificate issued, manufacturer buyback or lemon reported. No, jeszcze jedyne, co można było dołożyć, to dokument certificate of destruction, czyli złomowanie. I nadal to auto trafiało na rynek, tak? Cały czas. Cały czas, czyli mamy już odkup, mamy już powódź, mamy teraz kolejne zagadki, kolejne serwisy i tu kolejna
Szkoda. Czyli co tym razem? Damage to front, damage to left front, damage to right front. 2019. Najprawdopodobniej cały przód. Cały przód? A to nie koniec, bo jeszcze tutaj zaznaczyli bok. Dokładnie. Czyli co, został po przodzie naprawiony, a potem miał jeszcze bok? Dlatego trzeba zwracać uwagę na aukcjach, bo nieraz zaznaczają, że to jest bok, a to może być przedni błotnik. A, okej, okay, rozumiem. Czyli nie warto przywiązywać wagi do tego... Nie za każdym razem. Tak, trzeba obserwować dobrze auto. Okej, okay, czyli rozumiem, że tu mógł być tylko błotnik. Okej, okay. Niemniej druga szkoda, tak? Tak? A tutaj trzecia szkoda? Tak, no możesz sprawdzić sobie to po datach. No tu jest 12 kwietnia, tak? Tak. Czy to, bo nie, bo oni mają... Nie, to jest 4 grudnia. Tak. Tak? Mhm. To jest 4 grudnia, a to 30 grudnia. Tak. Tylko zupełnie inna strona samochodu, tak mi się Tak, ale może to być nawet podpięte pod jedną szkodę, bo załóżmy ubezpieczalnia okay. rozebrała dalej samochód i... Niemniej wynika z tego, że był z każdej strony. Z przodu, z prawej strony, tutaj z przodu i prawy tył, tutaj lewa strona, więc z każdej strony był macany poza tyłem tak naprawdę. I w 2023 roku Salvage Title Certificate Issued, Rebuild Title Issued i tak go zobaczyliśmy na aukcji. I trafił do sprzedaży. I wiecie, ile ktoś za niego zapłacił? $7200. I ten samochód jeszcze trafi na rynek, na przykład w Polsce. Szok. To teraz wytłumacz mi jeszcze na koniec wszystkie te tytuły, bo tutaj w zasadzie są wszystkie te tytuły szkody tak naprawdę. Co znaczy Salvage Title? Salvage Title oznacza, że nadaje się do sprzedaży, ale poza Stanami Zjednoczonymi. Czyli w Stanach nie może być zarejestrowany, ale można go... Okej. Okay. To co znaczy Total Loss Vehicle? Szkoda całkowita. Przez ubezpieczenie. Dokładnie, ubezpieczyciel tak Dobrze. Stwierdził. Dobrze. To w takim razie jaki... A tu jest jeszcze coś takiego. Buyback Lemon, to rozumiem, jest zaznaczone w momencie, kiedy musiał odkupić producent auto, bo miało jakieś wady szkoda techniczne. Fabryczna. Szkoda fabryczna. Najprawdopodobniej okay. to szkoda fabryczna. Dobra, to kiedy... A junk? O, jeszcze tu jest takie. Jak junk food, czyli odpad? Dokładnie. Dobra, to kiedy w takim razie, jak patrzysz na taką historię Carfaxu albo obserwujesz aukcję, bo tam też są wymienione te wszystkie tytuły, w ogóle wiesz, że nie warto samochodu sprowadzać, bo nawet go nie zarejestrujesz w Polsce? Sprawdzam na samym początku dokument sprzedaży, czyli to może być original, czyli w Stanach Zjednoczonych mogą ponownie kupić ten samochód. Okay. Może być junk, czyli odpad, może być... Junk, czy warto kupować junk? No, oczywiście, że nie, bo nie zarejestrujemy go w Polsce. Czyli jak ma tytuł junk, to już nie rejestrujemy nie, w Polsce? Nie, nie da rady. Okej, okay. tak. Dobra. Czyli na części tylko? Tak, tylko na części ewentualnie można, okay. można to zrobić. Następnie Certificate of Destruction, czyli całkowite złomowanie pojazdu. Nie zarejestrujesz u nas samochodu. Nie czyli raz... junk i Total Destruction, czy jak to tam się nazywa, absolutnie już wyklucza samochód. Dokładnie tak, nie można go zarejestrować ponownie. To teraz dla porównania Carfax BMW 6 Series 650i. Dwóch właścicieli tylko, tak? Dokładnie. Pierwszy w 2005 roku, drugi od 2009 roku do teraz, czyli 14. I tutaj widać jest personal lease, czyli auto zleasingowane, tak? Zleasingowane, ale co znaczy? Zleasingowane właśnie przez dealera, czy tak. zleasingowane przez dealera, tak? Zleasingowane przez dealera. Okej, okay, dobra. Aczkolwiek zdarza się tak, że firmy też sobie tam leasingują samochody. Jeżeli mamy tutaj jako drugi właściciel personal, no to już jest osoba prywatna. Prywatna, tak. Dobra. Czyli tutaj mamy tak, owner 2, tutaj jakieś tam i mamy, o, podsumowanie, 2005 rok, cło w Stanach, importowany z Niemiec, nasz model, Floryda, 482 mile podczas rejestracji, Ohio, Motor Vehicle Department, title issued, first owner reported, czyli tutaj rejestracja w 2006 roku, dlatego on figurował jako 2006 rok, a nie 2005, czyli rzeczywisty rok produkcji. I tutaj już mamy tak, że kupiony i tak, jeden serwis, tak? W 2009 roku. W 2009 roku kupiony, a tak. zmienił wtedy właściciela. I tutaj już mamy tak, serwis. Serwis olejowy. A zobacz przy jakim przebiegu, pierwszy właściciel to rzeczywiście musiał być salon, tylko 3000 mil rocznie przejeżdżał. Tak, dokładnie. Tak? Okej, okay. Pierwszy serwis, tutaj miał delikatną szkodę z tyłu, czyli tylko zderzak, szkoda bo to też sprawdziliśmy. Minor damage, czyli jakaś szkoda parkingowa, która nie wyeliminowała go absolutnie. Mamy tutaj serwis. Serwis, serwis, serwis. Wszystko jest napisane, co było zmienione, co było sprawdzone. Brake check. Dlatego masz nowe hamulce z tym. Brake fluid flushed changed w 2022 roku. Tak? Dokładnie, przebiegł go 66 tysięcy mil. W kwietniu. Świetnie. No miał tych serwisów trochę. Czyli wszystko wygląda na prawdziwe,
Stłuczkę miał 2023 rok, 10 maja. Wtedy trafił na aukcję. My go kupiliśmy, chyba wylicytowaliśmy dokładnie 2 czerwca. No, więc prawdziwe, fajne auto kupiłem, uważam, ze sprawdzoną przeszłością i to jest najważniejsze, jak się kupuje nawet auto 20-letnie. I fajne w Stanach jest to, moim zdaniem, że tam masz tę historię do którego roku? Jak auto kupię z 95, to ta historia też będzie? Od 2000 roku. Tak? Taka pełna historia jest, tak? Pełna historia serwisowa. Bać się należy takich samochodów ze Stanów Zjednoczonych? Myślę, że jesteśmy w stanie lepiej sprawdzić samochód, weryfikując go właśnie Carfaxem, niż byśmy byli na miejscu w Polsce. Bo rozumiem, że w Niemczech, we Francji, w innych krajach nie funkcjonują takie systemy, które zbierają wszystkie dane. Co było zmieniane w serwisie? Tak, kiedy dokładnie miał serwis? Okej. Okay. Czyli tak naprawdę ryzyko, jeżeli chodzi o, nie wiem, uszkodzenia mechaniczne, czy uszkodzenia nawet karoserii, czy o przeszłość samochodu, jest mniejsze w przypadku samochodów ze Stanów niż w przypadku samochodów z Europy. Dokładnie tak. No, dlatego ja to zrobiłem. Czyli kupiłem auto 20-letnie ze Stanów Zjednoczonych. Nie jedyne, bo będą kolejne zaskoczenia, kolejne samochody i kolejne odcinki. Tak, jedziemy. ...98% będzie trzeba rozebrać cały środek, konsolę środkową, wszystko wypluć.